tak ze mną bohater dzisiejszego meczu, Piotr Łukasik, do którego dociera już, że jest finalistą Plus Ligi? No tak troszkę się cieszę. Nie, no nie, niewiarygodne. Ten mecz miał wiele twarzy. Pierwsze dwa sety graliśmy jak nakręceni, podobnie jak w Jastrzębiu. Trzeci, czwarty set weszli zmiennicy, grali kapitalnie, no aż niewiarygodne, jak z jego powtarzalnością Kuba Bucki zagrywał, jaki był skuteczny w ataku. Brawa dla niego, no nas to... mnie to przede wszystkim deprymowało, jak można trafiać trzy z rzędu w narożnik, ponad 110, 100 na godzinę, ja sobie z tym nie radziłem. Natomiast no, ten tiebreak to jest już oddzielna historia, zawsze tak jest i wiedzieliśmy, że musimy po prostu dać sobie wszystko. Daliśmy, weszli zmiennicy, Graham, Mazi zrobili po punkcie najważniejszym. No, to jest drużyna, która się urodziła po tych wszystkich niefortunnych wydarzeniach. Straciliśmy dwóch kluczowych zawodników, ale gramy, jesteśmy w grze, jesteśmy w finale, kto by pomyślał. No. Ja myślę, że ci kibice tutaj zgromadzeni licznie pomyśleliby o tym. Mecz bardzo wymagający nie tylko pod względem właśnie fizycznym, ale też takim mentalnym. Znaczy, wydaje mi się, że podchodząc do tego pojedynku, to my byliśmy faworytem. Ze względu na to stosunkowo szybkie zwycięstwo w Jastrzębiu, no jednak przewagę psychologiczną. No ale każdy, kto tu był, widział ten mecz. No, widział, weszli zmiennicy, grali kapitalnie. Myślę, że gdyby trener Santilli nie zrobił tych zmian, to byśmy to skończyli 3-0, bo byliśmy tak nakręceni. Natomiast Kuba Bucki z Wojtkiem Ferencem dali to coś więcej. To coś więcej, z czym my sobie nie mogliśmy poradzić. Ale w tiebreaku już ta nasza siła, ta nasza wiara wystarczyła. Czasu na świętowanie za dużo nie macie, bo już w sobotę mecz finałowy, pierwszy mecz finałowy przeciwko Zaksie, który chyba nie ma przed wami żadnych sekretów. Czym w takim razie wygrać z Kędzierzynem Koźlem? O nie wiem, nie chcę mi się nawet o tym myśleć. Przepraszam bardzo, to jest poza mną. Ja tutaj to był dla mnie, myślę, że dla nas wszystkich finał. Wygraliśmy go i teraz mamy przyjemność zagrać kolejny finał już o złoty krążek. I dajmy sobie teraz czas na świętowanie, a od jutra myślę, że i nasz sztab, i my będziemy się skupiać na Zaksie, żeby ugrać wszystko, co mamy w tym sezonie do ugrania. I tak zrobiliśmy ponadprzeciętną robotę, ale możemy osiągnąć wszystko w tym sezonie.